Lekcja jest w tej książce. Ona ma nawet ładną nazwę i ładny tak, koordynacja mięśni, o ładnie. Koordynacja mięśni zginających i prostujących. Wstań, poproszę. A tak dobrze było. Kiedyś pracowałam lekcją indywidualną z taką piękną dziewczyną, piękna pani, i powiedziałam jej, mówię, połóż się proszę, a jak się mam położyć? Ja mówię, połóż się tak jak lubisz. I wszystko zepsułaś. A było tak przyjemnie. Podjęcie decyzji. Podaj mi tą książkę. Rozwalać albo nie rozwalać w zależności. Kot po prostu by przeszedł pomimo i nawet nie zauważył, a jeśli to by nasikał sobie na tą książkę, traktując to jako dobre miejsce do schowania, zagrzewania swojego moczu, bo działa po ścieżce gatunkowej. O, załóżmy, że tu jest gwóźdź, i chcę przywiesić o książkę, obrazek. Zrób to ty. Zrób to ty. Ale wysoko musi skakać. Mogę cię prosić, Adam? To jest obrazek, chcesz go powiesić na tej wysokości. No powiesz. Każdy z nas dostosowuje schemat ruchowy do swoich możliwości, warunków, potrzeb, ale zauważyliście, że nie ma jednego, czyli jakimi ruchami dysponujemy. Przenieść ciężar ciała na stan trochę szerzej niż wertykal. Przenieść ciężar ciała na lewą nogę. I wróć. Kilka razy przenosimy ciężar ciała na lewą nogę. Wracamy. Kręgosłup, spójrzcie na mnie. Kręgosłup jako bryła i kręgosłup, który dzięki temu, że nie jest drutem,
tylko składa się z koralików, może wykonywać ten ruch przemieszczania się płaszczyzny względem płaszczyzny. Czujemy teraz wyobraźni ten ruch przemieszczania się płaszczyzn. Szkielet poproszę. Zaraz będzie lekcja, tylko to jest warsztat szkoleniowy. Jakikolwiek szkielet. Przepraszam cię za te słowa, jakikolwiek. Może być tak. Widzicie to przemieszczanie? Ale połączony, patrzcie na kisiulkę. Połączone z rotacją. Czyli ruch do mnie. Nie ma jednego czystego. Tylko w szkielecie jest możliwy czysty ruch. Zupełnie inaczej. Przenoszę ciężar ciała spięty, napięty. Kogalik, pętelka. Noszę zazwyczaj perły, żeby pokazywać. Zamieniłam na przywieszkę. Dla celów edukacyjnych błąd. Ściana kręgosłupa względem ściany. Półkula, półkula. W środku, w tych koralach, jest to, co najważniejsze, a na każdej wysokości idą połączenia nerwowe. Dźwięk. Aha, zakuło. Zakuło. Hop. Hop. Hej, szkielecie. Do demonstracji niekoniecznie. A położysz się na boku, leżysz sobie, a ja dalej będę mówiła. Teraz ok? Koniecznie zapisz się do mojej klasy online. Na kręgosłup? Co? Na kręgosłup czy ogólnie? A czy kręgosłup byś ciebie? Czy mi swój kręgosłup z twojej duszy? Nie, bo tam widziałam jakieś na tamtej stronie coś zaraz kręgosłupem. A, myślałam, to też, to jest, wiesz, lekcje kręgosłupowe są dla osób, które mają takie same potrzeby jak wszyscy, ale mówią, nie chcę słuchać siebie. Nie interesuje mnie słuchanie i co mi z tej świadomości przyjdzie? Pieniędzy mi przybędzie? Lepiej będę działać. Na co mi ta świadomość ciała? I na boczek delikatnie. Dlaczego pojawił się dyskomfort? Daj, dlaczego pojawił się dyskomfort przy przemieszczaniu płaszczyzn? Bo z jednej strony kręgosłup troszeczkę osiadł i uciska. Amen. To przemieszczanie się płaszczyzn, miednica, wóz pulszowy. Tu jest taka, ja to nazywam łza kości. Co? Łza kości. Łza kości.
Chcę zrobić, żeby zwiększyć komfort. Tak jak widzicie, jak są różaniec, albo jak korale. Korale są lepsze, bo są, nie mają nośnika emocjonalnego. Zwłaszcza jak mamy do czynienia z kamieniami szlachetnymi, czyli jak mamy do czynienia chociażby z perłami, to jest koral, pętelka, koral. Nie widziałam korali składających się z rubinów, szafirów, ale sądzę, że też byłby kamień, pętelka, kamień, żeby nie niszczyć szlifu poszczególnych kamieni przez ocieranie. Twój kręgosłup składa się z tych pętelek i z tych kamieni, ale działa coś takiego jak grawitacja. Czyli jak jesteśmy spionizowani, patrzcie jak działa grawitacja. Jeśli oddychamy, bo to są lekcje oddechowe. Jeśli oddychamy, ucząc się siebie, następuje nieustanne faza wdechu, wydechu, fazy przemieszczania się płaszczyzn względem siebie. Jest wdech, leżysz kochanie, wdech. Z pozoru idzie wszystko do góry i wydech. Ale jest minimalna różnica, minimalne przemieszczanie się jeszcze płaszczyzn względem siebie. I jeśli nie włączamy niepotrzebnych napięć w trakcie chodzenia, leżysz, wystarczy, że chodzę, wybijam się z tylnej nogi, i grawitacja nie działa już na mój kręgosłup. Nie działa w tym sensie zmniejszania przestrzeni. Jeśli chodzę, siłą rzeczy, ale bardziej na płaszczyznę przednią, bo cała płaszczyzna tylna otwiera się jak łuski jeża. Tu jeszcze mamy, nie ma jednego konkretnego kierunku, jeśli idzie o ciebie. Więc to, co wczoraj robiliście i wszystkie lekcje, łącznie z tą lekcją, która teraz będzie, to jest nauka siebie, kiedy wszystkie te płaszczyzny poruszają się względem siebie, skręcają, uciskają. Dla ciebie bardzo fajnym ćwiczeniem jest wyobrażanie sobie, jak leżysz i oddychasz. I takie wrażenie, że ja zawsze mówię, lekcja puszczania światła między kręgi. Oddychaj tak, żeby między poszczególne koraliki wpuścić światło. Poczuj, jak wpuszczasz światło pomiędzy front a plecy. Światło sprawia, że już podświadomie zaczynamy rozluźniać. Na troszkę, żebyś mogła poćwiczyć. Zapraszam na matę. Dobra. Ta lekcja będzie właśnie dla nas o tym, że cokolwiek nie robimy, skręcamy się, zginamy. Że chcąc się zgiąć, wystarczy, może na sobie pokażę, bo jestem niebolącym światem, moje oczy. Jak oczy patrzą na sufit, w zasadzie ten ruch już się kończy, bo oczy patrzą na sufit. Wystarczy, że oczy pójdą w dół i głowa pójdzie tak. Ale wystarczy, że usłyszę muzykę i głowa pójdzie tak.
Ale nagle poczuję zapach chałwy, bo ktoś za mną je chałwę i głowa pójdzie tak. I krzyknie na mnie ktoś, uważaj co robisz. I już robię, o! Więc działają na nas różne zmysły i każdy szczegół, każdy detal. Wystarczy, że mam bolącą łopatkę i już inaczej zrobię ruch. My się nie uczymy robić ruchu ładnego ani poprawnego. My się w ogóle nie uczymy robić żadnego ruchu. Z jakiegoś powodu zabolały ci plecy. Czy wystarczą tylko ćwiczenia? Czy bolą tylko plecy? Nie ma. To jesteś ty, emocje. Przychodzi do mnie człowiek i mówi, wiesz co, bolą mnie plecy, nigdy nie bolały. A co ostatnio robiłeś? Nic, tylko siedziałem. A gdzie siedziałeś? Przy łóżku mojej żony. Koniec. Nie zadał mu pytania, czy potem był wygodny. Lekcja. Piękna lekcja. I pamiętajcie, to nie jest aerobik, to nie jest trening kondycyjny. Jesteśmy w Gdyni, a nie w Spale. Ruch nie jest celem samym w sobie. Ruch jest pretekstem do bycia i życia w większej harmonii ze sobą. Do rozpoznania, po co się urodziłam, kim jestem, czego ja tak naprawdę chcę. Połóż się wygodnie, poproszę. Słuchaj się w rytm swojego oddechu. Każda faza wdechu, każda faza wydechu. Czy dzisiaj łatwiej jest ci towarzyszyć sobie w oddychaniu, być sobą w oddechu? Upnij nogi, postaw sobie. Przyjrzyj się odległości stóp, kolan względem siebie i mały, spokojny ruch, kiedy kolano zbliżasz do kolana, a potem kolano oddalasz od kolana. Po co robisz ten ruch? Znajdź swój rytm dla tego ruchu. Znajdź swój zakres tego ruchu, swoją melodię. A potem zadaj sobie pytanie, czy mogę ten ruch zrobić wolniej i jeszcze mniejszy. Znajdź miejsce dla kolan, gdzie możesz zatrzymać ruch. Może to jest to na dzień dzisiejszy, na tą sekundę, najbardziej optymalne ułożenie kolan względem stóp, kolan względem miednicy dla ciebie na dzisiaj. Jeśli dalej masz zastrzeżenia, nie ma pełnego komfortu, wróć ponownie do tego ruchu zbliżania, oddalania. Może lepiej by było zmienić ułożenie stóp, może znaleźć inne ułożenie dla stóp, pięty bliżej miednicy, dalej od siebie, bliżej od siebie. Cokolwiek
cokolwiek nie zrobisz, pamiętaj, nie jest to nauka poprawnego stawiania nóg, nie jest to lekcja o poprawnym ruchu kolan, jest to lekcja o Tobie. O Tobie Lucyna, o Tobie Eunika, jest to lekcja o każdym z nas. A potem, kiedy dwie stopy stoją, dwa kolana stoją, poczuj, jak stoją te stopy. Czy bardziej opierasz się o zewnętrzną krawędź, o nasadę palucha? Czy tak samo używasz prawej stopy, lewej stopy? W którą stronę Twoje nogi chciałyby powędrować? Jeśli za moment poproszę Cię, zrób ruch dwa kolana raz w jedną stronę, raz w drugą. W którą stronę Twoje nogi będą chciały najpierw powędrować? Nie rób tego ruchu, tylko pomyśl o nim. A potem zadaj sobie pytanie, czy ta tendencja, która pojawiła się w mojej głowie, że łatwiej by było ten taniec nogami rozpocząć od ruchu w jedną albo w drugą stronę? Czy ma to jakikolwiek związek ze sposobem przylegania pośladków, ułożenia miednicy? Może jeden pośladek jest cięższy niż drugi? Może jeden pośladek jest bardziej rozłożysty niż drugi. A jak już rozpoznasz to ułożenie pośladków, takie rozjechanie, plaskatość żeber, plaskatość łopatek po jednej stronie, po drugiej. Może żebra po jednej stronie masz wrażenie, że przylegają bardziej, że łatwiej Ci jest poczuć kształt dolnych żeber, kształt klatki piersiowej po jednej stronie niż drugiej. A może to łopatka? Może inaczej czujesz jedną łopatkę, drugą łopatkę? Mona Lisa, Gioconda, tajemniczy półuśmiech błąkający się. Bądź przez moment Ty, Mona Lisa. Koniuszek ust, tajemniczy półuśmiech. Czy czujesz, że Twoje usta łatwiej by się uśmiechnęły w jedną stronę niż w drugą? Nie każdy dobrze się czuje w porównaniu z Giocondą, z Mona Lisą. Więc może łatwiej Ci będzie siebie poczuć, jak powiem, chrapy konia, chrapy ogara, Twoje nozdrza, poczuj. Może jedno nozdrze jest bardziej rozdymane niż drugie nozdrze. Jeśli zadam Ci pytanie o głębokość osadzenia oczu, o ułożenie jednej gałki oka i drugiej, może niekoniecznie to być dla Ciebie zrozumiałe i jasne, ale jak poproszę Cię, zobacz, może zmarszczki wokół jednego oka, wokół drugiego oka mają inną głębokość. Jak to czujesz? Czoło, gładkość czoła, gdyby z Twojego czoła szedł blask,
to która strona komnaty będzie bardziej oświetlona? Jak blask z Twojego czoła rozświetla to pomieszczenie? Wróć uważnością do swoich kolan. I zobacz, czy teraz będzie łatwiej wybrać, od której strony zacząć. Od jakiej skali ruchu, jakie tempo Ty tworzysz swój taniec życia. Więc szukaj siebie w tym ruchu, siebie z tym uczuciem komfortu, błąkającego się uśmiechu w trzewiach w jelitach. Delikatny ruch, kiedy wędrujesz kolanami raz w jedną stronę, potem w drugą stronę. Spokojnie poruszaj kolanami ze strony na stronę. Ale uważność poprowadź do kostek. Poczuj, jak ten taniec kolan wibruje we wnętrzu stawów skokowych w Twoich kostkach. Jak relacja kości śródstopia, sposób przylegania przestrzeni między nimi zmienia się razem z tańcem kolan. Potem uważność przenieś w głąb swojej miednicy. Poczuj stawy biodrowe. Usłysz, jak ten łagodny, melodyjny ruch kolan rezonuje w obrębie panewki stawów biodrowych. I jak ta zmiana ułożenia kości względem kości, struktury względem struktury rozbrzmiewa na ościenne wiązania, połączenia, mięśnie. Jak wpływa na przyleganie, jędrność pośladków. Jak zmienia się ułożenie nie tylko miednicy, ale żeber, łopatek, a może głowy. Delikatny ruch, kiedy Twoje kolana wędrują ze strony na stronę. Brzuch. Pępek. A więc front Twojego ciała. Żebra z przodu. A może puszcza napięcie z mięśni twarzy? Może ten ruch to botoks bez botuliny, lifting bez liftingu? A potem zatrzymaj ruch, połóż jedną nogę drugą i zobacz, czy coś się zmieniło w byciu sobą. Jak teraz Ci się leży, oddycha i jak teraz Ci się jest. Ugnij nogi, postaw stopy. Przepraszam Cię, muszę. Troszeczkę pomiatam Twoimi lekcjami. Połóż swoje dłonie na swoim podbrzuszu.
dłonie leżą na Twoim podbrzuszu, żeby dłoni pomóc sobie ogarnąć kształt, przestrzeń miednicy. I zacznij ruch zakładania nogi na nogę. Połóż prawą nogę na lewej nodze, a potem zdejmij prawą nogę z lewej nogi. I powtórz ten ruch kilka razy, obserwując, czy zmienia się kształt miednicy, czy to, co jest wewnątrz miednicy, wewnątrz brzucha, w obrębie klatki piersiowej, też zmienia swoje ułożenie, kiedy prawą nogę zakładasz na lewą. I jak to robisz? Jak wykonujesz ten ruch zakładania? Czy kładziesz tylko kostkę na kolanie? Czy kładziesz udo na udzie? I najważniejsze pytanie, czy masz wybór? Może jeden ruch jest dostępny Ci, a drugi jest trudny, bolący. Nie rób niczego, co mogłoby zmniejszyć Twój komfort. Zatwórz położenie, zostaw nogę na nodze. Na lewej nodze jest prawa noga. Potem rozpleć nogi, wyprostuj nogi, rozluźnij, odpocznij. I na moment odpocznij, poproszę. Jeszcze raz ugnij nogi, postaw stopy. Prawą nogę połóż na lewej i zacznij wędrować z dwoma kolanami tylko w prawą stronę i wracać. Jak teraz robisz ten ruch, kiedy dwa kolana wędrują w prawo, wracają. Dłoni możesz już zsunąć z miednicy, położyć luźno obok ramion, ale jeśli dłoni pomagają Ci, możesz je przyjąć na miednicy, na brzuchu, tylko w prawo. Noga obciąża nogę. Zobacz, że jedna część miednicy, prawa, jest bardziej wolna w stosunku do lewej. Pośladki inaczej przylegają. Ale inaczej to będzie wyglądało w momencie, kiedy kolana wędrują w prawą stronę. Ta relacja wolności jest zależna. Inaczej, kiedy podnosimy kolana, wracamy do punktu wyjścia. Co dzieje się teraz z Twoimi trzewiami, jelitami? Czy treść pokarmowa w żołądku też przemieszcza się, kiedy Twoje kolana wędrują w prawo, wracasz? Co się dzieje z Twoimi żebrami? Z przyleganiem łopatek? I wróć, rozpleć nogi, wyprostuj jedną nogę, drugą, rozluźnij, odpocznij. Poczuj, jak teraz Ci się leży, oddycha, jak teraz Ci się jest. Olaf zaraz będzie przegrywa. Zaraz będzie na jedzonko przerwa, a jedzonko ma bank z siostrzeczki. Zaś mleczkiem. Na deser mówi, że
Bawi, postaw się dobry. Ja bym chałmę zjadł. Słyszałyśmy teraz. Mam grecką w domu, no przyjadę. Moja talia tego nie lubi. Tam trochę szkoły, chałmy nie zaszkodzi. Stopy stoją. Nie ma. Ukryj teraz, połóż teraz lewą nogę na prawej. Ale nie może, nie będzie wersem. Znajdź wygodne ułożenie dla siebie nóg. Już wiesz, co zaszło po prawej stronie, kiedy prawa noga była na lewej. Słuchaj się, od czego zaczniesz ruch? Dwa kolana w lewo i powrót. Czy zacznie się to z kolan, z miednicy, z stóp, oddechu, a może z samej idei? Ja chcę. Od jakiego ruchu zaczniesz? Dwa moje kolana w lewo i wracam. Kiedy powoli unosisz łokcie do góry w stronę sufitu. A potem jak kwiat albo jak skrzydła motyla rozpościerasz je. Połączenie żeber względem mostka. Kształt twojej klatki piersiowej. Kiedy wykonujesz ten ruch, zbliżam łokcie do siebie.
Bożemu łotrzy, żeby najwygodniej ci była mądrość. Skorzystaj ze swojej mądrości, żeby najwygodniej ci było odciążyć szyję i pomagając sobie dłońmi, łokciami, ramionami, sprawić ruch unoszenia głowy najłatwiejszym z możliwych. Unieś głowę i odłóż. Oczy. Pomóż sobie oczami, poproś oczy o pomoc. Spójrz gdzieś w kierunku kolan, może przed kolanami. Łatwiej? Spójrz na połowę ud. Zobacz, gdzie nie pójdą twoje na kolana. Hen w kierunku stóp. Gdzie nie pójdą twoje oczy, jest absolutnie inny ruch. Pomóż sobie oddechem przepona. Minimalne naprężenie języka. Na moment połóż głowę i połóż łokcie, ale jeszcze nie wysuwaj dłoni. Wróć do tego ruchu skrzydeł motyla. Kiedy zbliżasz łokcie do siebie, odnosisz do góry, rozpościerasz. Połóż łokcie. Minimalny ruch dolnymi skrzydłami kolana. Zacznij minimalnie rozpościerać kolana, zbliżać, rozpościerać. Zbliżać. Na jakiej fazie ruchu kolan uruchomisz nogi, łokcie? Spróbuj synchronizować ten ruch łokci i kolan. Łokci. Ułożenie języka w jamie ustnej. Żebra, płuca, serce, ty, doskonałość, absolutna doskonałość twojego mobilnego szkieletu, wnętrza ud. Metoda Feldenkraisa ja nazywam metodą żebraczą. Poczuj, jak mięśnie w środku, w udach naprzemiennie napinają się, rozluźniają. Dno miednicy, to co w środku, zwieracze, odbyt, pochwa. My mamy więcej tajnych broni niż mężczyźni. A wszystko po to, przy następnym razie zostań z uniesionymi łokciami. Stopy stoją, postaw stopy. I jeszcze raz wróć do tego ruchu unoszenia głowy i odkładania. Ale poczuj teraz, może wnętrze ud, może zmienia się naprężenie wnętrza ud, środka miednicy, grosik do grosika, cała ty, miękko, lekko. Co mogę zrobić, żeby to był naprawdę ruch motyla? Potem połóż głowę, wysuń dłonie, cofnij, ułóż wygodnie ramiona, wyprostuj jedną nogę, drugą, rozluźnij, odpocznij po prostu. Zobacz, jak teraz ci się leży, oddycha, jak teraz ci się je. Ugnij nogi, postaw stopy, stopy stoją, tylko szeroko.
Załóż prawą nogę na lewą. Kilka razy delikatnie powrędą z kolanami w prawą stronę i wróć. Mały ruch, spokojnie. Poczuj, co zmienia się w przeleganiu prawego pośladka, żeber po prawej stronie, prawej łopatki. Potem wróć z kolanami, ale nie rozplataj nóg. Spleć koszyczek, wsuń koszyczek pod głowę. Powędruj z kolanami w prawą stronę, unieś łokcie. I zacznij wędrować, unosić głowę w to miejsce, gdzie jeszcze do niedawna stały kolana. Czyli przed siebie. Miękko, lekko. Dłoni są nie pod szyją, a pod głową. Dłonie pomagają, oczy, serce. I wracasz. Zbyt długi skłup, spinaczy napina prostowniki. Płynność. Czy zmienia się ułożenie kolan względem podłogi na każdej fazie tego ruchu? I wróć, wróć z kolanami, cofnij dłonie, wyprostuj nogi, rozluźnij, odpocznij, odpocznij, poproś. To jest też na tą zmorę, co dusi. Tak. Oddech, serce, pojawiła się tutaj zmiana. Mniejszy ruch, spokojnie i nie tyle powtórzeń. Tu jest również ruch zgięć. Najprawdopodobniej życie wyraźniej odcisnęło się na tych dwóch wysokościach kręgosłupa. I troszeczkę trzeba światła zapuścić, żeby pomóc temu wszystkiemu odpłynąć. A zmieniamy się cali. Pamiętam, jak przyjechał Alan do Polski. Nie wiem, czy to Alan mi mówił, tak, on mi to chyba mówił, może nie on. I moja córka Marysia, która jest również moim szefem, w rozmowie z Alanem powiedziała: dziękuję ci, Alan, za mamę. To jest o zmogach, które nas duszą. Czasami jak pozwolimy sobie wpuścić trochę światła, to inni odczują to jako dużą zmianę, a my tego nawet nie zauważymy. Jeszcze raz, upnij nogi, postaw stopy. Tym razem poproszę cię przepleć lewą nogę przez prawą. Powrotny ruch, kiedy dwoma kolanami wędrujesz w lewo i wracasz. Znać, pamiętaj, ruch jest tylko pretekstem. Nie musisz wcale go robić, żeby on dział się, żeby dread, który powstał w środku, rozpuścił. Jest czas w naszym życiu, kiedy potrzebujemy dreadów,
Ale jest czas w naszym życiu, kiedy już dredy nas nie chronią. Możemy pozwolić im się rozplątać, rozpuścić. Wróć do pozycji neutralnej, unieś ramiona, spleć z dłoni koszyczek i wsuń tenże koszyczek pod głowę. Powędruj z dwoma kolanami, albo tylko pomyśl o tym. Wcale nie musisz zakładać nogi na nogę, bo dla ciebie ruch założenia lewej na prawą już jest bolesny. Więc zostań sobie na przykład tylko ze stojącymi stopami. I niech to się tylko, ale zobacz, twój układ nerwowy dzięki temu się uczy. Tak nie jest fajnie, tak będzie fajniej. Jeśli zrobisz na siłę, żeby mnie zadowolić, znaczy wydaje ci się, że ja cię proszę o to, żebyś słuchała siebie, tendencji swojego ciała. A ona, zobacz, jak pięknie ci powiedziało, tego nie lubię. Jak ty jesteś wspaniała, że dałaś sobie prawo na usłyszenie, ja tego nie chcę. Czułam, że mi się nie przechylam. Aha, wystarczy skarpie. Lewa noga na prawej, powędruj z kolanami w lewo. Znajdź miejsce, gdzie kolana chcą być, chyba że nie chcą być. Unieś łokcie i wróć teraz do tego ruchu unoszenia i opuszczania głowy. Spinacze, mięśnie, które skręcają, zginają, prostują. Oczy. I wróć. Wróć z nogami do ich ułożenia, rozpleć nogi, rozpleć dłonie, cofnij je spod głowy, rozluźnij od oczu. Jak teraz ci się leży, oddycha, jak teraz ci się je. Nogi, postaw stopy. Proszę, z jakiegoś powodu wolisz leżeć z nogami wyprostowanymi. Słuchajcie siebie. Jeśli z jakiegoś powodu wolisz, daj sobie prawo. Unieś ramiona do góry i złącz dłoń z dłonią. Wnętrze dłoni z wnętrzem do sufitu, do głowy, do sufitu. Wnętrze dłoni z wnętrzem dłoni. Mały palec z małym palcem. Opuszek palca wskazującego dotyka opuszka palca wskazującego. Dłoń dotyka dłoni. I kiedy twoje ramiona są do sufitu, przyjrzyj się, jak przylega prawa łopatka i lewa łopatka. I delikatnie przesuń wnętrze dłoni względem wnętrza dłoni. Po to, żeby poczuć, czym jest ruch przesuwania wnętrza dłoni względem wnętrza dłoni.
powoli, spokojnie. Gdzie w strukturze musisz znaleźć przestrzeń w sobie na ten ruch przesuwania wnętrza dłoni względem wnętrza. Potem znów zostaw opuszek w opuszek. Spokojnie. Oddychaj, dziecko kochane. Możesz tylko myśleć, możesz nawet stopę wkładać do uszu, żeby to opuść. Twoje jest całe. Płacz jest bardzo mile widzialska. Duszy trzeba pozwolić zakwitać. Ja tak płakałam w Szwecji. Słuchaj, że chyba zasiliłam. Tam chyba był stan przedpowodziowy, wiesz? Bośmy mieli zajęcia w piwnicznej izbie. A potem też płakałam. Nie ma większego skarbu niż łzy. Na moment, opuść ramiona, wyprostuj nogi, rozluźnij i odpocznij. Jeszcze raz, upnij nogi, postaw stopy. Znajdź dobre ułożenie dla swoich stóp, nóg. Unieś ramiona do góry w stronę sufitu. Opuszek palca w opuszek, dłoń w dłoń. Ale teraz zrób początek ruchu, kiedy zginasz raz i jeden łokieć. A potem zginasz drugi łokieć. Naprzemiennie minimalny ruch zgięcia jednego łokcia, drugiego. Ramiona są uniesione w stronę sufitu. Opuszek palca dotyka opuszka palca. Dłonie nie będą się przesuwały względem siebie. Dłonie nie przesuwają się względem siebie. Łokcie są wyprostowane, ale ja Ciebie poproszę łagodnie, poszukaj w sobie przestrzeni na stworzenie ruchu przeniesienia dłoni przy złączonych łokciach trochę w prawą stronę, trochę w lewą. Nienatrężone, luźno, wyprostowane, ale nie natrężone, perfekcjonistko. Hej, zrób ten ruch niechlujnie, ale miłośnie. Zobacz, żeby był możliwy ruch przenoszenia dłoni raz na prawą stronę, raz na lewą. Musi się jedna łopatka, kiedy wędrujesz w lewą stronę, prawa łopatka powoli unosi się do góry. A potem, żeby możliwy był ruch powrotu, prawa łopatka musi wrócić i lewa łopatka się unosi. A twoja klatka piersiowa, ty tańczysz. Jest jeszcze moment, kiedy dłonie przecinają linię środka, gałki oczne, usta. Na błonę każdej komórki twojego ciała tym ruchem zmienia swoje natrężenie. Być może zmienia się wtedy jądro komórki, w którym zapisane jest DNA. Więc zrób ten ruch miłośnie, miękko, lekko. Bo tak naprawdę nie wiadomo, co się zmienia.
Posłuchaj, co się dzieje z żebrami, z obojczykami. Czy twoja głowa chce trwać w miejscu, czy twoja głowa chce wędrować z jednej strony na drugą? Jak głęboko w tobie rezonuje echo tego ruchu? I wróć, opuść ramiona. Rozluźnij, odpocznij. Odpocznij po prostu. Zobacz, jak teraz ci się leży, oddycha, jak teraz ci się jest. Jeszcze raz upnij nogi, postaw stopy, przepleć prawą nogę przez lewą. Jeśli możesz, bez wysiłku. Jeśli możesz, robisz tylko w jedną stronę, w drugą nie robisz. Możesz sobie tylko wyobrażać. Dwie stopy mogą tylko stać. Pamiętaj, obudź w środku w sobie tą łagodność dla ciebie, dla siebie samej. Bądź dla siebie tak łagodna, jakbyś była dla znalezionego w piwnicy głodnego kociaka. Jeszcze łagodniejsza. Dobrze? Można tylko mówić w kostkę strzymać? Można. Raz jedną, raz drugą. Najbardziej. I wróć do tego ruchu kolanami, powędruj dwoma nogami trochę w prawo i wróć. Jest to samo, tylko inna perspektywa. I wróć. Kolana w pozycji splecione, ale w pozycji neutralnej. Unieś ramiona do góry, dłoń w dłoń. Dłonie nie przesuwają się względem siebie i łokcie w miarę proste. Kiedy twoje kolana wędrują w prawo, minimalnie powędruj z ramionami w lewą stronę. Kiedy kolana wracają, ramiona wracają. Kiedy kolana wędrują w prawo, ramiona minimalnie w lewą stronę. Kiedy kolana wracają, ramiona wracają. Szukaj miękkości, szukaj siebie. Metoda żebracza, poproś oddech. Poproś to wewnętrzne dziecko, co mieszka, siedzi w tobie, w jelitach, w trzewiach, o uśmiech. Poproś swój brzuch, swoje trzewia o taką łagodność, zachwyt nad sobą. Wsłuchaj się w emocje, które ci towarzyszą, kiedy wykonujesz ruch. Szukaj tej emocji roztkliwienia, rozanielenia, dobrostanu, dobroci dla siebie. I wróć. Połóż ramiona, rozprostuj, rozpleć, rozprostuj nogi, rozluźnij, odpocznij. Ugnij nogi, postaw stopy, raz jeszcze. Znajdź dobre miejsce dla swoich stóp. Przepleć teraz lewą nogę przez prawą. Lewa noga jest na prawej nodze.
Unieś ramiona do góry. Dłoń w dłoń. Zanim zrobisz ruch, wsłuchaj się w tendencję. Za moment poproszę Cię jednocześnie. Jednocześnie poprowadź nogi w lewą stronę, ramiona w prawą stronę. Zanim zrobisz ruch, zobacz, co dla Ciebie będzie jednocześnie. Czy pierwsze do tańca ruszą ramiona czy kolana? Maksymalny punkt skrętu, na jakiej wysokości Ciebie, gdzie będzie to miejsce, kiedy najpiękniej roluje się, rotuje z miękkością, z łatwością Twój kręgosłup. I kiedy powtarzasz ten ruch w myślach, zacznij zastanawiać się, czy głowa chciałaby trwać w miejscu, czy głowa chciałaby powędrować za ramionami, czy głowa chciałaby powędrować za kolanami. A potem rozpocznij ruch ramiona w przeciwną stronę niż kolana. Ramiona wracają, kolana wracają. Czy jest etap ruchu, faza ruchu, gdzie oddech podlega zatrzymaniu? Jeśli na jakiejkolwiek fazie ruchu rozpoznasz to miejsce zatrzymania, chrobotania oddechu, zatrzymaj się i zrób kilka bardziej miękkich, mniejszych powtórzeń. Daj sobie szansę, żeby rozpoznać to miejsce. Nauczyć się go. I wróć. Rozpleć ramiona, wyprostuj nogi, rozluź mięśnie. Zobacz, jak teraz Ci się leży, oddycha, jak teraz Ci się jest. Przylegają Twoje łopatki, sposób ułożenia głowy, dolnych pleców, lędźwiowej części kręgosłupa, ułożenie miednicy nóg. Słuchaj się rytm własnego oddechu. Uknij nogi, postaw stopy. Dwie stopy stoją. Powolny, spokojny ruch kolan. Tylko w prawo, tylko w lewo. Zobacz, jak teraz robisz ten ruch. Zastanów się, czy Twoja głowa chciałaby iść w tą samą stronę, co kolana, czy w przeciwną. Spróbuj iść z głową za kolanami, w przeciwną stronę niż kolana. Albo tylko pomyśl o tym ruchu. Unieś ramiona do góry, dłoń w dłoń. Głowa leży. I wróć do tego ruchu ramionami, trochę w prawo, trochę w lewo. I znów obserwuj tendencję głowy. Czy głowa chciałaby pójść w tą samą stronę, co ramiona, czy w przeciwną?
Powędruj z ramionami raz w jedną stronę, raz w drugą. Płynnie włącz pracę nóg. Kiedy ramiona wędrują w prawo, powędruj z kolanami w lewo. Puść głowę za kolanami. Głowa, kolana w jedną stronę, ramiona w drugą. A potem płynnie zmieni to. Głowa razem z ramionami. Głowa, ramiona w jedną stronę, kolana. Oczekuj ten moment zawahania oddechu. Cały czas robisz ten ruch. Głowa razem z ramionami, ale oczy razem z kolanami. Oczy w przeciwną stronę niż głowa. Zwiększy. Teraz oczy idą za ramionami, a głowa z kolanami. Odbijamy w tańcu. I odpocznij. Połóż ramiona, rozprostuj nogi. Słuchaj się do rytmu oddechu. Każda faza wdechu, wydechu. Jesteś. Ty jesteś. Jak to jest po prostu być i żyć. Kiedy nic więcej nie trzeba, to samo bycie i życie jest już doskonałością samą w sobie. Ugnij nogi, postaw stopy. Powędruj z kolanami ostatni raz, raz w prawo, raz w lewo. Potem wybierz sobie stronę, gdzie chcesz pogłębić ten ruch, przechyl kolana. Odeprzyj się i usiądź, poproszę. A potem sobie poleżysz troszeczkę, możesz zmienić sobie pozycję, wiesz? Poruszać się do przodu. Czasami możesz mieć na różnych wysokościach wrażenie pojawiającego się dyskomfortu, nie przejmuj się tym. Czy są jakieś uwagi, pytania do tej lekcji? Jedna prościutka lekcja. Nie ma żadnych pytań. O, ty chciałeś tam, gdzie głowa, nie chciałeś w taką stronę. Tak? Tak. To się zmienia. Pozwól mi wtedy na to, wiesz? One są mądre. One są mądrzejsze od moich próśb. Ale czasami sobie powędruj z oczami w jedną, w drugą. Popróbuj tego. Jak już udoskonalisz oczy, znajdziesz siebie w tym ruchu gałek, to jeszcze wprowadź sobie język. Dobrze, nie wiem. Język. W ogóle jest bardzo fajnie poruszać sobie językiem. O, może zrobimy to jutro, dobrze? Zewnętrzne krawędź kółeczka, wewnętrzne ściana zębów. Bawienie się w kobrę, w kota. To wszystko tam fajnego. Mocno palko dźwigamy. Na wszystko. A po co się całuje? No dobra dzieci, ogłaszam przerwę.